Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w Mining Simulator. Nie ten poprzedni tryb, lecz inny, zbudowany dość, jakby to powiedzieć, na swojej poprzedniej formie, czyli dokładnie kopaniu w kopalniach oraz walczeniu z mobkami. Ogółem w tym trybie chodzi o to, że na początku zaczynamy z takim badziewnym kill-offem, i po prostu bijemy golda, byleby uzbierać pieniążki na rebirth oraz pieniążki na nowy sprzęt, który kupujemy dokładnie u tego pana, który znajduje się o właśnie tutaj. Na tym stopniu możemy kupić sobie różnorodne kill-offy, a na następnym stopniu można sobie kupić ubranka oraz różne bronie, dzięki którym możemy się bronić przed różnymi mobkami znajdującymi się na powierzchni. Tak jak widzicie, jeżeli kopię dany surowiec, pojawia mi się taka wartość gold przy pasku doświadczenia. Jeżeli zaniesiemy ten gold temu panu z wózkiem pełnym złota, to wtedy dostajemy za to pieniążki, za które możemy sobie kupować różne udoskonalenia. Jak można zauważyć, tryb jest dość popularny, niedawno też wyszedł, jest dość nowy, jest jakby taką innowacją, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chcecie go znaleźć, nazywa się po prostu Mining Simulator i ma ikonkę dwóch kopaczy w hełmach ochronnych po prostu. Mogę wam teraz pokazać, jak wyglądają kolejne stopnie odnośnie tej całej kopalni, która tutaj się znajduje. O właśnie, jest pomieszczenie rubinów, w którym musimy jakby zyskać 700 level, by się tam dostać, albo zapłacić 300 robuxów, żeby dostać, jakby to powiedzieć, przepustkę. Jeżeli tu wejdę, to po prostu ginę. I pokazuje mi, że albo mogę zakupić, albo expić do tego 700 poziomu. Są też różne, również inne pomieszczenia, takie jak zbieranie przedmiotów na crafting. Jest, tak. Tak, jest tutaj crafting. Dzięki temu craftingowi możemy stworzyć złoty miecz, srebrne pięści, krwawą siekierkę oraz różne tam rzeczy. Jeszcze ninja claws wychodzą, więc trzeba poczekać, aż będą dostępne. Jak zauważyliście, są tu też emeraldy, które można zebrać w innych surowcach, ale żeby się tam dostać, trzeba mieć chyba z 500 level, jak dobrze patrzyłem. Zaraz wam pokażę, tylko tutaj to wyłączę, ten crafting, i zaraz tam pójdziemy. Tylko najpierw może pokażę wam dwa miejsca, gdzie znajdują się różne moby, typu duchy oraz szkielety. Tutaj ta czaszka teleportuje nas dokładnie do strefy, gdzie znajdują się duchy. Aktualnie, jak tutaj wejdziemy, pojawia nam się quest o ubiciu 500 duchów, żeby dostać jakąś tam nagrodę od NPC-ka, który znajduje się gdzieś w tej okolicy. Tak więc no, ja nie wiem, ile tam duchów już pokonałem, chyba powyżej stówki, ale na pewno to nie jest 500. Też jak zauważyliście, po uderzeniu takiego ducha, po zabiciu takiego ducha, dostajemy golda. Również tego golda możemy wymieniać w pobliskich wózkach nazywających się Gold Deposit. I dostaliśmy akurat 20 tysięcy pieniążków. Ja już tutaj troszkę w to grałem, mam 132 level oraz 107 rebirthów. Rebirth, cóż, polega na tym, że zwiększa exp oraz zdobywany gold. Tak więc bardzo się opłaca najpierw inwestować w rebirth, a potem inwestować w nowy ekwipunek. Tutaj jest area po angielsku obszar, zbierania różnych surowców, które przydają nam się ogółem do craftingu. Tutaj są jeszcze dalsze pomieszczenia, ale żeby się tam dostać, potrzebujemy 500 levela oraz 1000. W 500 levelu będziemy mogli zbierać emeraldy oraz diamenty,
a w tysięcznym już kwarc, który jest dość dużo warty. Tutaj, jak możecie zauważyć, kilofem można to wszystko zdobywać, drewno, kamienie i można kraftować różne przedmioty, od broni do różnych, no, głównie są to bronie, ale prawdopodobnie będzie jeszcze coś innego niż te bronie. Mogę wam też pokazać powierzchnię i te szkielety, które znajdują się na powierzchni. Aktualnie nie wiem, czy jest z nimi quest jakiś związany, ale cóż. Nie mogę tam wejść, bo ten pan u góry nas zaklinował. Trochę chyba dostanę damage'a, no, troszkę dostałem obrażeń od tego pana. Głównie szkielety też nic ciekawe, nic praktycznie nie robią, jedynie podchodzą i zadają dane obrażenia jak tamte duchy. Tak więc no. Ostatnio też sobie kupiłem krasnoluda. To jest taki pan chodzący za mną, nie wiem czy on coś specjalnie robi, czy też bije czy coś, czy też zbiera jakieś surowce czy coś. Ale cóż. Mam własnego pomocnika, zwie się Regard. Chyba tak, chyba w sklepie nazywał się Regard, zaraz zerkniemy. To jest Ragnar, przepraszam, to jest Gregnar. Ragnar, Gregnar, wszystkie ich imiona są bardzo podobne, jak możecie zauważyć. Ragnar, Rumpel, Gregnar, Umbro i Doomlord. Nie wiem czym się dokładnie różnią, ale ja mam Gregnara i... Cóż, to jest taki mój kolega, z którym podróżuję po tej kopalni. No chodź, Gregnar, idziemy kopać na dół diamenty oraz gold, który się tam znajduje. Jak też zauważyliście, jest tu mnóstwo graczy. Najwyższy gracz ma ponad 800 level. To też możliwe, że zakupił bądź zakupiła przez Robuxy. Robuxami też można zwiększać sobie poziomy oraz różne przedmioty. Oraz przepustki, jeżeli zauważyliście już do tej pory. Ja to sobie po prostu kopię, kupuję kolejne rebirthy, bo już mam diamentowy kilof, który jest jak na razie najlepszy, jeżeli o to chodzi. Im więcej rebirthów, tym więcej expa oraz więcej zebranego golda za uderzeniem. Jak zauważyliście, mam ponad 1000 za jedno uderzenie, więc to już jest chmara pieniążków. W sumie, jeżeli wam zinteresuje taki odcinek, to napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście więcej. Ogółem Checken pokazał mi ten tryb, grałem z nim dość długo. No. No i jest bardzo wciągający, szczerze. Właściwie też na tym poziomie znajduje się zarówno jak gold oraz diamenty. Diamenty dodają nam jakiś bonus do tabeli, jak możecie tutaj zauważyć. W tym miejscu mam ponad 1050 diamentów. W sumie nie wiem, czy to daje nam jakąś przewagę ponad kolejnymi graczami. Jak też widać, tutaj ten tryb, ta cała okolica jest rozbudowana przez autorów. Tryb jest dość świeży i jeszcze się rozwija. Jak dobrze pamiętam, to grałem jeszcze... To wszystko było tak mniej rozbudowane. Oraz nie było poziomów z innymi surowcami do kopania. Tutaj jakiś koleś ze zbrojką chodzi. Zbroję też można kupować, ale nie wiem, czy to jest bardziej przedmiot kosmetyczny, czy przedmiot, który dodaje nam troszkę do obrony. Bo w sumie w innych obszarach też znajdują się potworki, nie tylko duchy i nie tylko szkielety. Tak więc no. Zaraz dobijemy kolejny level, 137 akurat. Już, no, moim celem jest dobicie do tego 500 i zobaczenie i zbadanie nowej okolicy z craftingiem i wykraftowanie tych ninja klawów, tych całych pazurów ninja. Tak więc no. Problemem też jest to, że jest tutaj dużo graczy i też jak łupią w ten gold, no to ten dźwięk się strasznie roznosi. To jest troszkę irytujące. Nie wiem, czy autorzy mają jakoś zamiar to zlikwidować, ale raczej powinno tak być. Raczej, nie jestem tego pewien, ale tryb jest cały czas rozwijany.
Powtarzałem już to kilka razy. W sumie. Kolejny rebirth do kolekcji. W sumie mogę wam pokazać też, co można dokładnie kupić na drugim poziomie. Na drugim poziomie można kupić różne miecze. Im droższe, tym więcej damage'a zadają oraz różne przedmioty kosmetyczne. Od kapturów po hełmy aż po brody. Ja akurat noszę hełm oraz kaptur założony oraz mój standardowy strój. Czarna koszulka oraz takie typowe jeansy. Tutaj jak można zbadać, raczej nie ma innego wyjścia. Możemy zerknąć też tutaj, czy jest jakiś inny poziom z tymi duchami, bo chyba powinien być. Powinien, nie jestem w 100% pewien. Ale byłoby ciekawiej, gdyby była inna okolica oraz gdyby były oraz ciężkie duchy do pokonania. Taki jakby boss duchów. W sumie, jeżeli zerknąć wstecz, no to Roblox był taką grę RPG. Tylko został rozbudowany i jest teraz więcej trybów, takich mniej więcej jak Mining Simulator, tam jeszcze, co tam było? Kurczę. Były tam jeszcze tryby takie jak Prison Break, no właśnie. Prison Break chyba się zwało. Chyba widzieliście w poprzednich odcinkach, jak to dokładnie wygląda. Ja tam idę, wrócę. Właśnie to też jest troszkę irytujące, że tutaj nie ma żadnych tych. Nie ma żadnych wózków, żeby oddać tego golda zebranego po zabiciu tych duszków. W sumie, jeżeli kupię rebirtha, no to też całe pieniążki mi znikają. Może coś kupię sobie za to, jak odłożę. Pokażcie mi, co tu macie dokładnie. Ja już jeden z tych kapturów mam, więc może sobie kupimy jakąś taką wykwintną brodę. Tylko najpierw trzeba odłożyć miecz. Kupmy sobie brudkę. I teraz chyba można sobie wyekwipować. Chyba nie. Chyba nie można sobie wyekwipować. Nie wiem, chyba. A nie mam golda, no właśnie. Zapomniałem, że najpierw trzeba to odłożyć i teraz można kupić jedną z tych brud. O, i teraz jesteśmy brodaci. Bardziej pasuje nam to do hełmu oraz do kaptura, który nosimy. Jeżeli wam się podoba i chcielibyście więcej, to piszcie w komentarzach. Ja może więcej odcinków nagram, zobaczymy. Ale jakbym wbił większy level i zwiedził tam inne okolice, bo jak zauważyliście, żeby pójść do innej okolicy, trzeba mieć minimalnie 500 poziom. Więc troszkę to jest taką zmorą, jeżeli o to chodzi. Więcej w tym trybie akurat wam nie pokażę, poza kopaniem diamentów oraz golda, który znajduje się w okolicy. Ale nie, jeżeli byście chcieli więcej, to piszcie po prostu w komentarzu. A może nagram razem, może jeszcze Chakena namówię do tego. Tak więc no, dziękuję, że wpadliście. To raczej byłoby na tyle. Na razie.